Tak, bardzo się cieszymy, że tu jesteście. Cześć. Sorry. Ale tak to jest właśnie w małżeństwie. Lata, ta ręka gdzieś tam uderzy czasem. No tak to właśnie jest. Jak się nie wypali, słuchajcie. Pozwólcie, że będziemy mówić do was wy, nie państwo, dobra? To jest uczelnia, są tutaj księża profesorowie, może jeszcze właśnie jacyś inni naukowcy. Tak będzie po prostu łatwiej nam się posługiwać. Trochę się lękamy. Może nie widać, ale się trochę lękamy. I wcale nie dlatego, że mamy jakiś problem z wystąpieniami publicznymi, bo rzeczywiście jest ich coraz więcej ostatnio. Doświadczamy ich coraz częściej. Ale gdzieś tam z tyłu głowy jest takie oskarżenie. Co małżeństwo z niespełna 5-letnim stażem może nam powiedzieć o tym, jak się nie wypalić w małżeństwie? No właśnie. Wiecie, to w ogóle ciekawe, ale siostra też przedstawiła nas jako ambasadorów kampanii. Mieliśmy dziś okazję nagrać też jeden z wywiadów właśnie w kampanii Nierozerwalni i mieliśmy ogromny zaszczyt rozmawiać z małżeństwem, które jest ze sobą 60. rok w małżeństwie. I to było niesamowite spotkanie, bardzo budujące również dla nas. Niedługo będziecie mieli okazję, żeby zobaczyć to w internecie, do czego was zachęcamy, ale to niesamowite, wiecie, jak wiele można czerpać rzeczywiście od małżeństw z takim stażem, co nie znaczy, że od nas czegoś czerpać nie można, bo też chcemy podzielić się z wami naszym doświadczeniem, bo chociaż dopiero 4,5 roku po ślubie, to od 4,5 roku chcemy kochać. Myślę, że bardziej dojrzalej niż chcieliśmy i byliśmy tego świadomi w dniu, kiedy sobie to przysięgaliśmy. No i co? No co jest tym naszym paliwem? Myślę, że... To może ja jeszcze powiem, że dopowiadając powiedziałem, że lękamy się, ale wiecie co? Przed przyjściem tutaj byliśmy na Eucharystii. I oczywiście znałem dzisiaj słowo, jakie jest w liturgii, ale w momencie, kiedy moja żona mi je przeczytała, proklamowała, to ono mnie uderzyło w serducho. I Monia powiedziała, że 4,5 roku jesteśmy na takim etapie, że chcemy. Może trochę dłużej. Od chwili, kiedy spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu. I to był taki moment, który zmienił wszystko. Jasne, ślub i tak dalej, o czym za chwilę powiemy też. Ale myślę, że chcę od tego zacząć, bo dzisiaj Paweł w liście do Rzymian mówi coś takiego. W odpowiedzi na to, co my tu robimy. Przecież my jesteście młodziaki, nie? Widzę dziadków na sali, a może i pradziadków. Co wy tu robicie? I dzisiaj słowo mówi tak. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Kiedy byliście niewolnikami grzechu, a my byliśmy przez długie, długie lata niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. I dzisiaj przychodzimy do was jako niewolnicy służby sprawiedliwości. My tu jesteśmy dlatego, że wierzymy, że to jest nasze nawrócenie. Że to, co teraz tutaj się dzieje, to jest nasza pokuta. Są dwa określenia na nawrócenie. W języku greckim, to mnie siostra Judyta poprawi, w języku greckim to jest metanoia, czyli zmiana myślenia, ale w języku hebrajskim to jest słowo tshuva, tak może by Żyd powiedział, czyli odwrót. Myśmy szli w jednym kierunku i to nie był kierunek ku niebu. A teraz chcemy odwrócić ten nasz kierunek. I dlatego tutaj jesteśmy. No tośmy się wytłumaczyli. Mam nadzieję, że jesteśmy usprawiedliwieni, więc możemy zacząć mówić na temat, jak się nie wypalić. Słuchajcie, żeby zacząć ten temat, warto zastanowić się na samym początku, co jest naszym paliwem? Co jest naszym paliwem? Skoro ma się coś wypalać, no to trzeba się dowiedzieć, co jest tym naszym paliwem. I wiecie co, może się tutaj ktoś interesuje motoryzacją i wie, jak działa silnik diesla. Wiecie? Ja tak do końca nie wiem, ale wiecie, zawsze w kawałach, o, do diesla to tam wlejesz olej słodecznikowy i pojedzie, nie? Ja też nie wiem, ale kiedyś to sprawdziłam, znaczy wlałam nie to, co powinnam i kawałek ujechała. Tak, dokładnie, każdemu się zdarza. Monia jest bardzo dobrym kierowcą, dzisiaj mnie tutaj wiozła do Warszawy, także naprawdę, tak wyjątkowo, ale ona jest bardzo dobrym kierowcą, ale to kto tam dystrybutor by od razu wiedział wszystkiego, nie trzeba wiedzieć. Mąż powinien nalewać paliwo. Ja się nauczyłem na przykład o tym w małżeństwie dopiero, że mąż musi nalewać paliwo, ale... My trochę jesteśmy jak ten silnik diesla. My pojedziemy na wszystkim. My pojedziemy na wszystkim. Tylko czy to nas zaprowadzi do celu?
No i chcemy właśnie dzisiaj się podzielić takimi naszymi rozważaniami, bo właśnie, pytanie, co jest naszym paliwem, znaczy nie od, żono. Nie od zawsze to, co jest teraz i co chcemy stawiać w centrum tej naszej budowli, jaką jest dom na skalę, bo chcemy go właśnie stawiać na skalę. Kiedyś to było wiele różnych innych rzeczy, w naszych jakichś takich, nie wiem, ja mówię za cicho, tak? Może go trochę wyżej, tak? Może, żeby się nie schylać. Aha, mogę trzymać, okej. I ja mogę przyznać się i stanąć przed wami w pokorze, że słyszałam to przez całe życie też właśnie w moim domu, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo finansowe. A co za tym idzie? Wykształcenie bardzo dobre, zawód, bo przecież muszę mieć dobrą pracę, nie może tylko mąż pracować, tylko kobieta musi być niezależna. A skoro pieniądze, no to przecież dzięki tym pieniądzom mogę zapewnić byt moim dzieciom, jakiś dobry start w przyszłość. Możemy jeździć na fajne wakacje, czyli generalnie być szczęśliwym, a przecież o to w życiu chodzi. To były jakieś takie nakładki, w których ja wyrastałam i taki miałam obraz też szczęścia w małżeństwie. Natomiast od 27 czerwca 2015, czyli od dnia naszego ślubu, jesteśmy przekonani o tym, że jedynym paliwem naszego małżeństwa jest, wiecie co? Nasz ślub. Przysięga małżeńska, albo raczej wypełnienie tej przysięgi małżeńskiej, którą złożyliśmy sobie wzajemnie, udzielając sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa. Naprawdę, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, tak dotarło do nas, że no właśnie, przecież tutaj o to chodzi. Co to znaczy, że ślub, co to znaczy, że ta przysięga małżeńska sprawia, że ta nasza miłość się nie wypala, ta nasza miłość się nie kończy, nie jest jak ten ogień, który zajmuje liście, i one szybko zajmują się ogniem, ogień szybko bucha, ale gaśnie, ale coraz bardziej ta nasza miłość przypomina węgiel. Węgiel, który być może na początku bardzo powoli się rozpala. Kto kiedykolwiek rozpalał grilla, wie, o czym mówię. Na początku bardzo wolno. Z wielką dbałością trzeba gdzieś tam rozżarzyć ten ogień. Ale w momencie, kiedy on zapłonie, kiedy ten żar ognia jest... zajmuje nasze serca, to wtedy ten węgiel daje to ciepło o wiele dłużej i ta energia płynąca, energia, może złe słowo, ale ta moc płynąca, właśnie ta miłość może rozpalać kolejne dni naszego życia, nawet szare. Wiecie, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus też mówi, nie przyszedłem dać światu pokoju, ale rozłam. To jest w ogóle coś, no, wiecie, to na osobną konferencję, nie chcemy się teraz temu zagłębiać, ale Pan Jezus mówi, że On chce rzucić ogień na ziemię. I my dzisiaj stoimy tutaj przed wami jako ci, którzy kiedyś powiedzieli, tak ogniu żarze, płoń w nas. Otworzyliśmy się na działanie Ducha Świętego i w sumie w zasadzie moglibyśmy skończyć tą konferencję, bo kto chodzi z Duchem Świętym, tego Duch Święty sam doprowadzi do poznania prawdy. Jesteśmy w Kościele, Duch Święty prowadzi nas, mamy kapłanów, możemy pytać, czy to jest ta dobra droga. Ale tak, to był ten moment kluczowy w naszym życiu. Ten moment, który doprowadził nas też do złożenia przysięgi małżeńskiej. Wiecie, myśmy żyli naprawdę w grzechu. Przez wiele, wiele lat robiliśmy rzeczy, które nie mają nic wspólnego z małżeństwem. Gdybym ja 10 lat temu powiedział, że w momencie moich 25 urodzin, przypominają się moje 25 urodziny, bo była wielka balanga, alkohol i tak dalej, gdybym ja sobie powiedział, w sensie pomyślał, że 9 lat później, w roku 34, w dniu 34 urodzin, będę na papieskim wydziale teologicznym mówił o tym, jak nie wypalić się w małżeństwie, no to przecież, no komu miałbym, co, o czym wy mówicie w ogóle? A jednak Pan Bóg działa takie cuda i my dzisiaj tutaj stoimy przed wami nie jako jacyś eksperci, nie jako jacyś znawcy, tylko właśnie jako tacy słudzy nieużyteczni, którzy są wezwani do tego, żeby się po prostu podzielić tym, co my przeżywamy w tym naszym małżeństwie. No ale do brzegu żeglarzu, chcemy pochylić się z wami, to będzie naprawdę krótkie, mam nadzieję, ale pochylić się nad słowami przysięgi małżeńskiej.
Nie wiem, czy pamiętacie na początku, my jeszcze pamiętamy, bo to niespełna 5 lat, ja, Marcin, a to nawet nie dlatego, bo my często odnawiamy ten nasz ślub, ale mówimy, ja, Marcin, przynajmniej ja mówiłem, biorę ciebie, Moniko, za żonę i... Ślubuję ci miłość. I od tego chcemy zacząć. Ślubuję ci miłość. No właśnie, nie trudno zacząć od takiego fragmentu z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Nie? 24 werset. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. No właśnie, jedno ciało, ale tak naprawdę jedność. I chcemy od tej jedności małżeńskiej wyjść, że ta miłość, która jest ślubowana w małżeństwie, jest przede wszystkim jednością, dążeniem do tej jedności. I zaczęlibyśmy może nawet nie od tego, czym jedność małżeńska jest, ale czym nie jest. Bo być może też macie albo mieliście złe wyobrażenie o tej jedności. I mówię to ja jako kobieta, myślę, że bliżej też będzie kobietom do tego, co teraz powiem. Ale mamy często takie myśli, że ta jedność z mężem, to wtedy, kiedy będziemy jedno, kiedy będziemy myśleć tak samo, kiedy będziemy robić tak samo, kiedy będziemy mieć te same zainteresowania i w ogóle tak samo reagować na różne wydarzenia. Na przykład na przyjście teściowe. Dzisiaj wiemy, że to jest pewnego rodzaju iluzja, to jest pewnego rodzaju naiwność. To wynika z naszej niedojrzałości, że my tak w ten sposób odkrywaliśmy na początku naszej drogi jedność. I ale to jest dobre, w sensie, że to jest normalne, to jest pewnego rodzaju proces. Odkrywaliśmy na początku, ale właśnie to jest proces, bo też stajemy przed wami wprawdzie i cały czas wiele konfliktów, które się rodzi w naszym domu, jest też spowodowane tym, że nadal mamy jakieś wyobrażenia o tym, że on będzie taki jak ja, albo ja będę taka jak on. Wiecie, to jest prosta droga do tego, żeby zaprzeczyć miłości. Miłości, której nie ma bez wolności. A tak często łapiemy się na tym, że ja chciałbym, żeby Monia zrobiła coś. I Monia chciałaby, żebym ja zrobił coś. I wiecie co, my zawsze powtarzamy narzeczonym za ojcem Pilśniakiem, on to kiedyś powiedział, jeden z twórców spotkań małżeńskich, powiedział, że młodzi ludzie popełniają jeden kardynalny błąd, bo chcą początek swojej drogi, a może i dalszą część, ale na samym początku swojej drogi mówią, że chcą zbudować swoją relację w oparciu o co? O oczekiwania, o wzajemne oczekiwania. My dzisiaj już wiemy, że nie tędy droga. Trzeba oprzeć naszą relację na dążeniu do bliskości. Na dążeniu do bliskości. Dlaczego? Bo w miłości małżeńskiej, w każdej relacji tak naprawdę, ale szczególnie w tej relacji oblubieńczej, nie chodzi wcale o rację, tylko chodzi o relację. I wiecie, tak sobie myślę teraz, że Marcin mówi o miłości małżeńskiej, ale my jesteśmy też rodzicami trójki dzieci już, ale z tą dwójką budujemy już relacje i widzimy, jakie to ważne, żeby budować więź, że dopiero kiedy zbudujemy bliskość, kiedy zbudujemy więź, właśnie choćby z dzieckiem, to dopiero wtedy może wejść dyscyplina, nie? Dopiero wtedy, kiedy ta relacja, więź będzie zbudowana. Ślubuję ci miłość. Wiecie, mieliśmy taką fajną sytuację na naszym kursie przedmałżeńskim. I właśnie jak przygotowaliśmy się tutaj do spotkania, to tak przyszła nam na myśl. Mieliśmy takie zadanie, jako każda z par, może też coś takiego mieliście. Otrzymaliśmy wirtualne 1000 zł i mieliśmy licytować wartości, które były rozpisane na kartce. Tam na tym kursie było 30 par, więc były wartości. Życie, rodzina, wiara, bezpieczeństwo, zdrowie, etc., etc. I każdy mógł dawać. Cena wywoławcza 100 zł. I wiecie co? My wtedy, chwilę w zasadzie po nawróceniu mówimy, jest miłość, dobra, wszystko na miłość, dobra. Umówiliśmy się, wszystko na miłość, nie? I serce nam drżało, bo coraz mniej tych wartości było. O miłość już w sumie to nikt, bo doszliśmy, ona była dopiero później. I kiedy doszło do nas, w sensie kiedy doszło do miłości... Bo dwie pary nie mogły kupić tej samej wartości, nie? To było to. To dużo par już się wyprztykało z różnych tych wartości, bardzo cennych, tam nie było nic złego. Natomiast my zachowaliśmy 1000 zł po to, żeby jak padnie słowo miłość, 1000 zł. I wtedy, tak sobie dzisiaj myślimy, w tej naszej takiej neofickiej, po prostu tym neofickim zachwycie miłością, mówimy wszystko na miłość. Wiecie dlaczego? Bo my przez wiele, wiele lat przed spotkaniem z Panem myśmy nie czuli się kochani.
ten nasz największy głód naszego serca nie był zaspokojony. I w momencie, kiedy myśmy spotkali tego, który oddał wszystko, oddał 1000 złotych, milion, miliard, wszystkie miliony monet za życie moje, za życie każdego z nas, to wtedy doświadczyliśmy tego, że nic nie jest w stanie być większe od tego. I myśmy dlatego wtedy właśnie w takim neofickim zachwycie, a dzisiaj już po 5 latach, wiecie, 5 lat z żoną, to wiem, co mówię, lekko nie było, nie? Nie ma lekko. Dalej daje 1000 zeta za miłość. Dalej daje wszystko tylko za to. A musi dawać coraz więcej, z każdym dniem, bo tak naprawdę każdego dnia podejmujemy decyzję o tym, że chcemy kochać. Każdego dnia sobie ślubujemy. I wiecie, akurat Marcin teraz powiedział o kursie przedmałżeńskim. Współtworzymy teraz, współprowadzimy kursy przedmałżeńskie. W ostatni weekend zorganizowaliśmy opiekę dla naszych dzieci i w sobotę rano wyruszyliśmy na kurs przedmałżeński. Babcia wiedziała, że do godziny 18 jest z dziećmi, bo mamy kurs. I wyobraźcie sobie, że ten kurs tam z różnych powodów się nie odbył. Do 16:30. No czy tam do 16:30. W każdym razie dla nas to był cały długi dzień i babcia wiedziała, że spędzi ten czas z wnukami, wnuki wiedziały, że spędzą z babcią. I kiedy się okazało, że tego kursu nie będzie, to mój mąż, który wie, że trzeba walczyć i trzeba budować bliskość i budować więź, pierwszą jego reakcją było, to co, idziemy do kina? Ale ja mówię, ale jak to, nie powiemy babci, że nie ma kursu? No może wrócimy wcześniej, a może nie. I rzeczywiście wykorzystaliśmy ten wspaniały dzień. Przyznajemy się, pewnie babcia tego nie obejrzy, a może kiedyś jej się przyznamy. W każdym razie jak wróciliśmy o tej 17 po kinie, obiedzie i w ogóle wspaniałym dniu, byliśmy na chrzcie też, akurat chłopiec tam z naszej wspólnoty, wiecie, miał chrzest, nam było przykro, że nie możemy być, okazało się, że możemy. Także jak wróciliśmy do domu, babcia mówi, pewnie jesteście zmęczeni. Mówię, nie babciu, najważniejsze, że jutro masz wolne, bo jednak nie ma kursu. Ale to była ta walka, to była ta gorliwość o to, żeby właśnie spotkać się. Absolutnie tęskniliśmy za dzieciaczkami, tak jak teraz tęsknimy, nie? Ale jest coś też właśnie, miłość jest stopniowalna. Miłość jest stopniowalna, jest pewnego rodzaju porządek miłości. Ale chcę powiedzieć o tym, myślę, że taka kluczowa rzecz. Ślubuję ci miłość. Nie ma różnych miłości. Jest stopniowalna, ale nie ma różnych miłości. Jest jedna miłość. I ta miłość, którą mamy od Pana, od tego krzaku gorejącego na pustyni, który płonie, a się nie spala. Tej baryłki oliwy, która się nie wyczerpuje. Dzisiaj powiedzieliśmy może baryłki ropy, albo niewyczerpującej się baterii litowo-jonowej, nie? To lepiej by tak wiadomo było, o co chodzi. Ona się nie wyczerpuje. My możemy się wyczerpywać, my jesteśmy słabi, my dzisiaj mówimy alleluja, jutro padamy, ale jest ten, który się nie wyczerpuje. I myśmy, no to jest odkrycie, myślę, że każdego dnia na nowo w naszym małżeństwie, że ten ślub miłości polega na tym, że ja wiem, że ja bez niego nic nie jestem w stanie uczynić dla tej oto żony. Ona też jest tą osobą, która mi pokazuje tę miłość. Pokazuje mi tę miłość. Ten ślub miłości polega na tym, wiecie na czym polega? Monia jak czytała ten tekst, tam te nasze notatki, to mówi, jeny, teologia, nie, za dużo teologii. A ja mówię, papieski wydział teologiczny, nie? Mówię, jak coś będzie źle, to ksiądz profesor nas poprawi. Ale właśnie to jest to, że ja dzięki miłości, od tego źródła miłości, mogę zobaczyć Chrystusa w twarzy mojej żony. I to jest ta miłość. Czy ja, są tutaj małżonkowie, czy zauważyliście dzisiaj miłość w twarzy waszej żony? Wiem, mogliście się tutaj pokłócić w drodze, wiem. Ale właśnie pytam szczególnie tych pokłóconych. Albo kiedy ostatni raz spojrzałeś na swoją małżonkę, spojrzałaś na swojego małżonka i powiedziałaś, jeny, Panie, to jesteś Ty. Jezu, to jesteś Ty. Do tego nas ten ślub, ta przysięga zaprasza. I wtedy dużo łatwiej nam też spojrzeć na siebie z taką ogromną wdzięcznością. Patrzę na mojego męża i myślę sobie, no jest darem, jest dla mnie darem. Bo mam urodziny, tak gadasz. No. Tak, dzisiaj mi łatwiej, bardzo się staram. Ale chcemy przejść do kolejnej części przysięgi. Ślubuję ci miłość, wierność. I wierność to wdzięczność. Wiecie, każdego dnia znaczy, jesteśmy... Nie, że miłość to wdzięczność. Poczekajcie, żeby tam nie mówili, pozdrawiamy YouTube'a, nie będą komentarze. Miłość to wierność to wdzięczność. Nie, powiedzmy dla nas, powiedzmy na potrzeby naszej konferencji. Zaraz to trochę rozjaśnimy. Wiecie, każdego dnia mąż, żona
tak naprawdę robią sobie bardzo wiele przysług. Przysług, no tak, służymy sobie, robimy niezliczoną ilość dla siebie takich małych rzeczy. Małych, których właśnie często nie doceniamy, bo wydają nam się tak małe i tak oczywiste i może takie należne nam, że przecież to oczywiste, że je dla siebie robimy, nie doceniamy. Myślę, że zbyt często nie doceniamy i to jest też nasze doświadczenie. Śniadania robione sobie wzajemnie przecież są oczywistością. Ale nie muszą być. Możemy być za nie wdzięczni. Paradoksalnie mówi to żona, która gdyby położyć na szale te małe rzeczy, które zrobiłem ja i jej, to bym, nie wiem, tam chyba pod sufit podleciał, bo to tak by to przeciążyło. Więc, ale to jest to pytanie, które my sobie bardzo rzadko zadajemy. Naprawdę bardzo rzadko, jak się nad tym zastanowić. Co by było, to teraz wszyscy niech sobie zadają w sercu to pytanie, zadadzą. Co by było, gdybyśmy się obudzili jutro tylko z tym, za co podziękowaliśmy dzisiaj? No, jeszcze jest trochę dnia, więc można jeszcze zacząć dziękować. Ale tu jest to kapitalne pytanie. Czy ja jestem wdzięczny? Czy ja mam postawę wdzięczności? Bo na tym też polega wierność. Że wierny jest ten, który niezależnie od okoliczności ma w sobie tą postawę wdzięczności. To jest to pytanie, czy ludzie szczęśliwi to są ludzie... Albo ludzie wdzięczni, inaczej, czy ludzie wdzięczni to są ci, którzy czują się szczęśliwi? Czy raczej jest zupełnie na odwrót, że szczęśliwi czują się ci, którzy są wdzięczni, którzy dziękują za wszystko, a wiemy, o czym mówimy. Spotykamy na naszej drodze ludzi, którzy na pozór nie mają za co dziękować. Są przykuci do łóżka. Nie potrafią wykonać żadnego ruchu, nie potrafią sobie, nie wiem, zrobić herbaty bez pomocy. I zawstydzają nas, wiecie, swoją wdzięcznością. Zawstydzają nas swoją postawą i tym, że na pozór ludzie, którzy mają tak mało, mogą być tak bardzo szczęśliwi i posiadać tak wiele, nie? Zawstydzają nas swoją wiernością. Wiecie, każda relacja to jest droga. I tak się składa, że akurat relacja małżeńska, nie mówię, że zawsze, ale w większości przypadków, to jest jedna z najdłuższych relacji, to jest jedna z najdłuższych dróg, którą pokonujemy w życiu. I problem polega na tym, że my nie jesteśmy wierni drodze. I przychodzi mi na myśl taka sytuacja, taka opowieść, ja nie wiem, czy to mówiłem w zeszłym tygodniu w Warszawie, a jest taka historia, która opowiada o uczniu, który przyszedł do mistrza i mówi: mistrzu, co sprawić, jak sprawić, żebym ja był szczęśliwy? Gdzie znaleźć szczęście? I mistrz dał mu taką mapę i powiedział: tu są kolejne punkty na mapie. Jeśli przejdziesz te wszystkie punkty, odkryjesz, co to jest szczęście. I uczeń wziął tę mapę, poszedł w drogę, ale nie był wierny drodze. Spostrzegł bardzo szybko, że nie trzeba iść tą drogą, którą wyznaczył mistrz, tylko ta droga do tego punktu końcowego jest na wyciągnięcie, sięgamy wzrokiem do tego punktu. To po co się męczyć, widzieć, że tam jakieś góry, jakieś przeszkody, doliny, morza i tak dalej. Po co się męczyć? I uczeń poszedł na przełaj, na szagę, to tak się mówi na Kujawach. I doszedł do tego miejsca i tam spotyka mistrza i mówi: mistrzu, doszedłem. I mistrz wtedy pyta: i dowiedziałeś się, co to znaczy być szczęśliwym? No nie. I to jest trochę opowieść o nas. My nie jesteśmy wierni drodze. My nie jesteśmy wierni naszemu powołaniu. My nie jesteśmy wierni temu, kto jest wierny, temu, który jest wierny. I dlatego my cierpimy, i dlatego my nie wypełniamy tego naszego ślubu, i dlatego wypalamy się w miłości. Pierwszy raz opowiadałem tę historię wtedy, kiedy byliśmy zaproszeni na debatę dotyczącą narzeczeństwa. I mówiliśmy o tym, czy instytucja narzeczeństwa jeszcze dzisiaj jest potrzebna. No jak nie jest potrzebna? A tymczasem bardzo wielu ludzi nie traktuje tego okresu narzeczeństwa, bardzo ważnego w dorastaniu do dojrzałej miłości, na poważnie, albo w ogóle go nie traktuje. Narzeczeństwo sprowadza się do tego, że kupujemy pierścionek za wysokość kwoty ostatniej wypłaty i przygotowujemy fotografa, salę i inne takie ciasteczka, nie? Malutkie w Warszawie. Przygotowujemy się do wesela, a nie przygotowujemy się do ślubu często, nie? Dlatego właśnie to jest nasz problem, w sensie my nie potrafimy wypełnić tego ślubu wierności. Wiecie dlaczego? Bo my chcemy być motylami. Nagrywaliśmy ostatnio serię dla Dominikanów i tam mówiliśmy o motylach w brzuchu. I w jednym z odcinków mówiliśmy o poczwarkach, że my jesteśmy jak poczwarki.
My jesteśmy jak poczwarki. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda stadium od jak się w ogóle robi motyl. Może ktoś jest biologiem, to wie. Ale wyobraźcie sobie, że są cztery stadia tego naszego dorastania. Cztery stadia. Pierwszy to jest larwa, po polsku maska. To jest taki pierwszy stan, który psycholog John Bradshaw mnie jako wyróżnił, kiedy wyróżnił cztery etapy miłości małżeńskiej, on mówił właśnie o tych czterech etapach. Pierwszym jest zależność, to jest taka larwa. Zakładamy maski, my się poznajemy z żoną i mówimy, kochamy siebie, nie kochanie, się kochamy. Tak, i nie możemy bez siebie żyć. Nie, absolutnie, jeny, co ja bym zrobił, gdybym cię stracił. Pamiętacie jeszcze ten czas? A może są tu zakochani, świeżaki takie. Zakładamy maski, my nie widzimy, jaka jest rzeczywistość. Jesteśmy taką larwą. Potem jest taki stan, który się nazywa śmiesznie, bo pupa, po łacinie, pupa. I to jest właśnie taki stan, kiedy my się według właśnie tej koncepcji Johna Bradshawa uniezależniamy. Wiecie, kiedy się zaczyna? Bardzo często jak się zaczyna ślub, jak wchodzimy w ślub, po ślubie. Wiecie dlaczego? Bo do tej pory przychodził kawaler, nie? No to przed mamusią, przed tatusiem, żona zawsze go w samych superlatywach, żeby oni go zaakceptowali, nie? Bo przecież muszą go zaakceptować. I w drugą stronę to samo. A przychodzi do dnia ślubu i wszystko się wydało, nie? Szczególnie tam po kilku głębszych, co oni tam myślą i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Nie życzymy nikomu takiego wesela, ale tak się może dziać. Wiele rzeczy wychodzi dopiero po ślubie. To jest kwestia tego też właśnie, czy da się przygotować, nie? Powiedzieliśmy o tym, że ludzie się przygotowują do wesela, a nie przygotowują do ślubu, ale wychodzimy z założenia, że tak naprawdę do ślubu nie da się przygotować, do małżeństwa. My nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy nie wiem, co robili, ile czytali. To jest bardzo ważne, żeby się tak przygotować, ale w pełni się nie przygotujemy. Bardzo dużo rzeczy wychodzi dopiero po ślubie. I po jakimś czasie wchodzimy na kolejny etap, czyli niezależność. Niezależność. My się niejako ogarniamy. O jeny, ty, ja nie jestem tym samym, co żona. Nie? Prawie jak dziecko, nie wiem, czy wiecie, ale jak dziecko się rodzi, to dziecko myśli, że jest mamą swoją. Dopiero po jakimś czasie ogarnia, ja jestem inny, nie? W ogóle ja nie jestem mamą. I tak samo jest właśnie w tym takim naszym początkowej fazie tych wszystkich rzeczy. Ja nie muszę być jak moja żona. Nie musimy mieć tych samych zainteresowań. Nie musimy wszędzie wychodzić razem. Dokładnie. Więc to jest pewnego rodzaju etap. I zobaczcie, w biologii to się nazywa subimago. Subimago, czyli z zewnątrz prawie jak dorosły. Prawie jak dorosły, prawie ogarnęliśmy, doszliśmy do tego etapu. No i jest ostatni etap, powiedzieliśmy na początku, że my nie możemy być motylami, że my możemy się jedynie stawać motylami. Zazdrościmy, może nie zazdrościmy, to złe słowo, ale podziwiamy i chcemy chłonąć jak najwięcej od tych wszystkich par, które dochodzą do tego ostatniego etapu, czyli etapu współzależności. I gdybym miał określić jednym zdaniem ten etap, to wiecie, jak ono by brzmiało? To nie jest pomyłka, nie? W sensie, bo ktoś może pomyśleć, jeny, co on mówi? Wiecie, jak brzmi wyznanie miłości w takim etapie? Ja ciebie nie potrzebuję. No. Ja powinnam się z tego ucieszyć. I wiem już, na czym ten etap polega. Dlatego rzeczywiście, nie jesteś mi potrzebna, żono. Ja chcę z tobą być. Chcę spędzić z tobą życie. Ale to nie tak, że bez ciebie by mnie nie było. Nie? Co jest często takim etapem, tym pierwszym, że jesteśmy w sobie tak zakochani, że nie widzimy poza sobą życia. Ślubuję ci wierność. Ślubuję ci wierność, że nawet jak nie dojdę do tego ostatniego etapu, czyli imago, czyli obraz. Kojarzymy Księgę Rodzaju? Na obraz i podobieństwo. My się stajemy obraz. My się stajemy jak Chrystus. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Chcemy być takim obrazem? Chcemy, żeby nasze małżeństwo było takim obrazem? Jak nie chcemy, to się trzeba nawracać, nie? I właśnie to jest to, że dopóki my nie dojdziemy do tego etapu, to bardzo często spinamy się i mówimy, nie, ja tak nie mogę. Jesteśmy niewdzięczni, my chcielibyśmy przeskoczyć etap, my byśmy chcieli już być na końcu tej drogi. No ileż razy tak jest w naszym małżeństwie? Może zastanawiacie się teraz, na jakim etapie jesteście w waszej relacji. My możemy się z wami podzielić, znów wracając do naszego kursu przedmałżeńskiego, że kiedy poznawaliśmy wszystkie te etapy, to wydawało nam się, że już wszystkie przeszliśmy. I to jest pewnego rodzaju ryzyko. Ale warto się temu przyjrzeć i warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem wierny tej drodze, temu powołaniu, tej przysiędze, którą żyję.
jeśli jestem w małżeństwie? Czy raczej jest we mnie więcej niewdzięczności niż wdzięczności za to, że on jest taki, za to, że ona jest taka? Ślubuję ci miłość, wierność i... uczciwość małżeńską. A przez to rozumiemy też dialog i chcemy to trochę rozwinąć. Ksiądz Tischner napisał kiedyś, dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki, jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Uczciwość małżeńską utożsamiamy z dialogiem. W sensie ten dialog to jest ta uczciwość małżeńska w praktyce. Nie wiem, czy wy tak macie, ale może ktoś jest w małżeństwie, a może się ktoś przygotowuje i się zastanawia, czym jest ta uczciwość małżeńska, o co tutaj chodzi. Nie? I tak nam właśnie przyszło, że właśnie stawanie przed sobą w prawdzie, stawanie przed sobą w bliskości, w nagości, z tym wszystkim, co jest mną i też co mną nie jest, niestety, to jest właśnie ten dialog, to spotkanie, w które my chcemy wchodzić, chcąc być szczerym, chcąc żyć w uczciwości, chcąc wypełniać ten ślub. Zobaczcie, my sobie, ja lubię piłkę nożną, pewnie tu by się znalazło kilku ludzi, którzy też lubią piłkę nożną. I jak się tak zastanawialiśmy, czym jest ta uczciwość małżeńska, to bardzo często, czy ten właśnie dialog, to jest bardzo często można porównać do boiska piłkarskiego. Można grać samemu, najlepsze zawody. Nie? Pozdro dla fanów Cristiano Ronaldo. Można być super solistą, ale w momencie, kiedy ty nie zapraszasz do tworzenia kolejnej akcji swojego partnera, swojego współmałżonka, to niestety działasz na niekorzyść całego meczu. I my bardzo często przegrywamy mecze w małżeństwie i powiem to tutaj, bardzo często też dlatego, że ludzie też wchodzą w duchowość. Ktoś powie, jakąś tam wykrzywioną duchowość i skupiają się na Bogu, a zapominają o swoim współmałżonku, zapominają o swoim powołaniu. Myślę, że w takim gronie mogę to powiedzieć. To spowiednicy pewnie więcej by na ten temat powiedzieli, ale często jest tak, że my przestajemy dialogować z naszym współmałżonkiem. Znamy takie pary, znamy i też małżeństwa. To jest też wielka tajemnica, że Pan też podtrzymuje ich w tej jedności, ale nie weszli na drogę tego dialogu małżeńskiego, uczciwości małżeńskiej. Wiecie, nas zachwyca, spotykamy parę i żona mówi, kiedyś na takim kursie byliśmy i takie małżeństwo z 25-letnim stażem mówi, Ewa mówi, no ja to bym mogła do zaprzemka do spowiedzi pójść. No wiadomo, nie każda żona by poszła do spowiedzi za męża, by go wyspowiadała ze wszystkich, nawet nie wie o takich rzeczach, to by go wyspowiadała. Nie. To była jej postawa serca, w sensie to było wynikało z ich uczciwości małżeńskiej, z tego dialogu. Oni wiedzieli o sobie wszystko. Byli jak po prostu, byli przeźroczyści przed sobą. Ja też tak chcę, żono. Ale ja właśnie, też tak chcę. Marcin porównał dialog do meczu piłkarskiego. To ja takie porównanie dla kobiet, może porównajmy ten dialog do ogrodu, w który trzeba włożyć bardzo dużo pracy. On na początku wygląda pięknie, ale kiedy się go zaniedba, to wyrastają chwasty. I mam wrażenie, że tak jest właśnie z brakiem rozmowy i niepodejmowaniem może jakichś trudnych tematów. Możemy rozmawiać ze sobą codziennie, ale nie podejmować istotnych kwestii. Możemy rozmawiać o tym, jak tam dzieciom minął dzień w szkole i co trzeba jutro zrobić ważnego w domu, ale nie możemy podejmować trudnych tematów. Wiecie, to jest w ogóle też no, takie czasy nastały, że... Bo kiedy Marcin mówił właśnie o tym meczu, o grze do wspólnej bramki, to miałam taką myśl, że to wynika też z tego, że małżonka traktuje się często jako wroga po prostu. To, co powiedziałeś o tej duchowości, no właśnie, na przykład mąż czy żona nie podziela mojej duchowości, nie rozumie tego, że chce chodzić w tygodniu na Eucharystię. I rodzi się bunt i traktuje tego mojego męża czy żonę jako wroga, nie? Mi pojawia się też taka myśl teraz, ja bardzo często, wiecie, jestem młodą żoną i mamą i młodo wychodziłam za mąż, narzeczoną zostałam w wieku 22 lat i bardzo często słyszałam, co ty, dziołcha, robisz najlepszego, nie? Koniec wolności. Ja też tak mówiłem, nie? Wiemy, zastanów się, ty się dziołcha zastanów, nie? Tak mówiłem. Ale widzicie, my tutaj o początku wieczności, a ja wielokrotnie słyszałam koniec wolności. Ale właśnie to takie smutne, że autonomię człowieka utożsamia się z wolnością od zobowiązań, nie?
Absolutnie czuję się teraz najbardziej wolna. Mam nadzieję, że będę wolna każdego dnia jeszcze bardziej, ale wcześniej nie czułam się tak wolna, jak czuję się teraz w małżeństwie. Idziemy dalej, słuchajcie, bo nie ma czasu, można się pochylić jeszcze, ale chcielibyśmy dokończyć ten nasz wywód. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Służba, to żona zaczyna, bo to wiecie, akurat myślę, że też takie bliższe żonom, ta służba często. Dla nas gdzieś to jest wpisane w naszą naturę, jesteśmy stworzone do relacji, jest to dla nas ważne bardzo, żeby służyć też. Tylko właśnie, czy ta służba to nie jest taka interesowna u nas, czy to nie jest transakcja wiązana. My lubimy to nazywać ekonomią miłości. Zrobię to dla ciebie, bo wiem, że wtedy coś dostanę w zamian, że może będziesz lepszy, kiedy ja zrobię coś dla ciebie. I tak naprawdę uważamy, że odkrywanie tych swoich pragnień to jest też bardzo ważny etap. Ta ekonomia miłości, ona jest pewnym etapem. Znaczy, istotne jest to, żeby się na tym po prostu nie zatrzymywać, nie? Kluczowym jest moim zdaniem, naszym zdaniem, zwrot aż do śmierci. Bo my czasem patrzymy na koniec życia, śmierć jest tego naszego ziemskiego życia, jest właśnie tą taką cezurą. Tymczasem ja chciałbym spojrzeć i my też tak staramy się patrzeć szerzej na to zagadnienie, aż do śmierci. Słuchajcie, ileż razy w naszym życiu pojawia się w naszym życiu śmierć? Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I my bardzo często zapominamy o tym, że naszym grzechem ranimy również naszego współmałżonka, że jesteśmy systemem naczyń połączonych i że moja świętość wpływa na świętość mojej żony, moja grzeszność wpływa na grzeszność mojej żony. I nie opuszczę cię aż do śmierci. Wiecie, my jesteśmy we wspólnocie katolickich małżeństw, Dom na Skale i naszą formacją jest przypatrywanie się naszemu życiu w świetle Słowa Bożego z niedzieli. I teraz przypatrujemy się w tym tygodniu tym słowom z niedzieli, kiedy czytaliśmy Ewangelię o wdowie. O wdowie. A co, jeśli jest tak, że w moim domu mieszka wdowa? Że w moim życiu mieszka wdowa. Nie wiem, czy pamiętacie tą Ewangelię. Wdowa przychodzi i mówi, nie mam się komu wyżalić. Uratuj mnie, naprzykrza się sędziemu. Ona nie ma, a może dlatego, że my tak właśnie, jak rozważaliśmy tę Ewangelię, może dlatego, że ten mąż jest tak, jakby go nie było. Ona się czuje wdową, chociaż ma męża, ale tak naprawdę on ją opuścił. Nie wiem, być może z powodu jej śmierci, być może zostawił ją wtedy, kiedy ona najbardziej potrzebowała jego pomocy. Ostatnio usłyszeliśmy taką kapitalną rzecz, żeby nie modlić się o nawrócenie współmałżonka. Ojenny, co ty gadasz? Ale spójrzcie to z takiej perspektywy. Co jest naszą motywacją? Bo bardzo często naszą motywacją nie jest to, żeby ten małżonek spotkał Pana, spotkał miłość, odmienił swoje życie, doświadczył życia wiecznego w sobie. Tylko naszą motywacją jest to, żeby mnie było lepiej. Żebym se mogła jeździć na te wszystkie rekolekcje, modlitwę, uzdrowienie, chodzić na gomułeczków, żeby on mi tam nie brzęczał. No nawróć się wreszcie, to będę miała święty spokój. Nie jest tak. Intencje gdzieś tam w głębi serca są dobre, bo przecież chodzi o relację z Bogiem, a ona jest najważniejsza. I rzeczywiście, jeśli relacja z Bogiem będzie się rozwijać pięknie, to i miłość między małżonkami. I doświadczamy tego każdego dnia. I nie opuszczę cię aż do śmierci. I idąc dalej, pierwsza modlitwa małżonków. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Pamiętamy jedną z pierwszych spowiedzi po naszym ślubie, kiedy po kilku miesiącach od naszego ślubu, znowuż, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Okazało się, że łaska stanu nie działa, już przestała działać. O kurczę, ale numer i co teraz? Wiecie, jest coś takiego w teologii jak łaska stanu. Wiecie, po to jest miesiąc miodowy. Alleluja i do przodu. A tu nagle ojeny. O kurka, nie ma paliwa, nie pojedziemy dalej. No to gdzie?
do sakramentów. I pamiętam taki ojciec franciszkanin z Torunia, ojciec Błażej, trafiliśmy do niego do spowiedzi i potem po spowiedzi on nas pobłogosławił, taki charyzmatyczny kapłan 90-letni i powiedział, słuchajcie, módlcie się waszą pierwszą modlitwą, jaką wypowiedzieliście kiedyś jako małżonkowie. A my, jaką? Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszystko Święci. I bardzo często my tą modlitwą się modlimy, przypominając sobie niejako ten dzień, kiedy nie tylko z sentymentu, gdybyśmy byli sentymentalni, to byśmy co drugi dzień oglądali filmiki nasze ślubne na YouTubie. A zdarza nam się, uwaga, w rocznicę ślubu, także ja oglądałem 4 razy, no, z własnej nieprzymuszonej woli. Nie, no może częściej, ale generalnie, ale właśnie, żebyśmy uobecnili w sobie ten ślub, codziennie go uobecniamy, w każdym akcie właśnie, w każdym akcie służby, ale głównie wiecie gdzie? Bo przy tym ostatnim wezwaniu, tak nam dopomóż Panie Wszechmogący, zapisaliśmy takie słowa, tak jak wcześniej było służba, ofiara, tak tutaj pokarm, uczta. Uczta, a przede wszystkim pokarm. Bo zobaczcie, nie samym chlebem żyje człowiek. Mówiliśmy na początku, że chcieliśmy się karmić tym wszystkim, co nie dawało nam życia, co starczało tylko na chwilę. Na benzynie i diesel pojedzie przez chwilę. Ale odkryliśmy źródło życia. Bogu dzięki. Odkryliśmy to, że prawdziwe jest zdanie, jeśli jesteś tym, co jesz. I prawdziwe jest zdanie, głód jest najlepszym kucharzem. Jesteśmy w stanie zapchać nasze serce wszystkim, żeby tylko mniej bolało. Tymczasem źródło szczęścia jest na wyciągnięcie ręki. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, abyś żył. Myśmy stanęli przed tym worem, kiedy odkryliśmy to, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić każde pragnienie naszego serca, żeśmy wyruszyli w drogę i tak jesteśmy w Warszawie drugi tydzień z rzędu. Bo to tak w nas, bo to tak zaczęło w nas pracować, że po prostu nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli. Nie możemy o tym, bo to się dzieje u nas w małżeństwie nie zawsze. Częściej mi się nie chce. Moni też w ciąży jest, wybaczam. Ale jednak to się dzieje w naszym małżeństwie. I chcemy się właśnie tutaj już na sam koniec podzielić tym, że ja jeszcze bardzo chcę o tym pokarmie. Marcin powiedział właśnie, byliśmy dzisiaj na Eucharystii. To jest też nasze doświadczenie, że najpiękniej potrafimy się kochać, kiedy jesteśmy po Eucharystii. I dziś też mamy takie doświadczenie, że po prostu zaczęliśmy patrzeć na siebie innymi oczami, kiedy wyszliśmy z kaplicy. Kiedyś mówiłem o tym, to się nagrywa na YouTubie, ale powiem to, że kiedyś, powiem takim językiem, że tylko kto ma wiedzieć, ten wie, że kiedyś odkryłem w swoim życiu, tak, to było błogosławione odkrycie, że po Eucharystii, po tym zadatku nieba, które otrzymuję, po tym zadatku zjednoczenia z Bogiem, ja jestem w stanie nakarmić moją żonę. Bo jak czytamy u Pawła, mąż jest głową żony. Jak Żyd słyszał, mąż jest głową żony, mam nadzieję, że siostra Judyta to potwierdzi, to wiedział, że głowa nie służy do sprawowania władzy. Serce sprawuje władzę. Głowa służy do karmienia. Mąż jest głową żony, więc ja jestem od tego, żeby ją karmić. Ja jestem od tego, żeby dawać jej życie i teraz przekazywać to życie, które mam od Ojca Niebieskiego. I teraz po Eucharystii ja byłem w stanie potwierdzać, najlepiej jak potrafiłem na tamten moment, pewnie teraz potrafię lepiej, daj Boże, potwierdzać ten znak przymierza w alkowie małżeńskiej. Naprawdę, to było niesamowite nasze odkrycie. To było coś niebywałego. Już kończąc, bo mam wrażenie, że jeszcze byśmy chcieli powiedzieć milion rzeczy, ale naprawdę mieć podpunktów, tylko już przysięga się kończy, już nic więcej nie ma, nie? Byście się tam spowiedzieli, tam wiecie, nie wiadomo jakie, to tak prosta przysięga małżeńska. Chcemy powiedzieć o tym... Jeszcze o uczcie, mogę o tej uczcie? Okay. Bo wiecie, mówiliśmy o karmieniu się wzajemnym i ja znów jako żona, jak nie wypalić się w małżeństwie? To są takie drobne rzeczy, drobne gesty, których staramy się doświadczać i dawać.
sobie je co dnia. Jesteśmy młodymi rodzicami, bardzo zmęczonymi, mającymi niewiele snu, choć chcielibyśmy mieć go więcej. I często, choć bardzo ważne są dla nas wspólne posiłki, nie mamy na nie czasu, albo jeśli już znajdziemy ten czas, to na ostatnią chwilę, kiedy już jesteśmy tak głodni, że nie mamy czasu na to, żeby zrobić sobie jakąś wykwintną kolację i robimy kanapki, smarujemy je czymkolwiek. Czasem jest tak, że żona sobie robi cokolwiek, a ja sobie pichcę, nie? I ona już skończy, a ja dopiero siadam, nie? Szczególnie teraz, kiedy nie mogę być długo. Powiedz, jak jest żona, tak jest. Ale chcę powiedzieć o tym, że każda taka kolacja, wiecie, to nie musi być nie wiadomo co. Czasem ktoś na nas patrzy, myśli, że jeny ciągle randkują. Ale tak, kolacja, te kanapki zwykłe mogą być randką. Jeśli tylko tak do tego podejdziemy, jeśli będziemy wdzięczni za to. Jeśli nie będziemy traktować tych posiłków wspólnych jak szpitalne śniadanie, które jest przykrą koniecznością, tylko może być czymś, co właśnie też nas zachwyci. W czym będziemy też odnawiać siebie, znów poznawać na nowo, odkrywać współmałżonka, który jest nieznanym lądem. I mówię to teraz po niespełna 5 latach i mam nadzieję, że będę mówiła po 50. Bardzo chcę, żeby tak było i tego też wam życzymy. Amen.